W celu przesłania konkursowego nagrania filmowego przechodzimy na stronę flipgrid.com, wpisując jej adres w dowolnej przeglądarce internetowej. Po załadowaniu się strony głównej Flipgrid wprowadzamy kod dostępu do strony konkursowej, czyli Dance Ma Sense. I wybieramy przycisk strzałki, by przejść na tą stronę. Na kolejnej stronie musimy podać naszą nazwę użytkownika umożliwiającą przesyłanie pod naszym nazwiskiem nagrań konkursowych. Nazwę tą otrzymaliście zapewne od swojego nauczyciela. Nazwa nie jest standardowo wyświetlana, a jeżeli chcemy podejrzeć, czy nie zrobiliśmy żadnego błędu, możemy wybrać przycisk o symbolu oczka, który spowoduje, że nazwa zostanie nam wyświetlona. Kiedy już ją wpisaliśmy, możemy przejść do strony, wybierając przycisk Go. W następnym kroku musimy zdecydować, w jakiej kategorii chcielibyśmy nasze nagranie na konkurs zamieścić. W tym celu przechodzimy do wyboru tematów. I spośród 9 dostępnych tematów wybieramy ten, pod którym chcielibyśmy umieścić nasze nagranie. W moim przypadku będzie to na przykład Liceum Street Dance. W następnym kroku wybieramy przycisk umożliwiający dodanie naszego nagrania. Jeżeli nagranie ma zostać stworzone dopiero w tym momencie za pomocą platformy Flipgrid, musimy zezwolić na użycie mikrofonu oraz aparatu. W tym celu, jeżeli przeglądarka nas zapyta, czy zezwalamy, musimy wybrać przycisk Zezwól. W chwili powinien pojawić się na ekranie obraz z kamery naszego komputera. W tym momencie, słuchajcie, możemy rozpocząć nagrywanie naszego filmu. Pamiętajcie jednak, żeby odpowiednio ustawić kamerę w taki sposób, żeby cała wasza postać podczas tańca była widoczna. Kiedy jesteśmy gotowi, wystarczy rozpocząć nagrywanie za pomocą przycisku w postaci tego dużego kółka. Od tego momentu nastąpi odliczenie 3 sekund. No i w tej chwili wszystko, co pojawia się w kamerze, jak również jest słyszalne dla mikrofonu wbudowanego w komputer, zostanie nagrane. Możecie spokojnie wykonać swój taniec, a na koniec wybrać przycisk pauzy, żeby nagrywanie zatrzymać. Pamiętajcie, że czas nagrania macie ograniczony do 2 minut. Jeżeli nagraliście, możecie przejść do następnego kroku i obejrzeć swoje nagranie. Nagranie można również edytować. W tym celu wystarczy zatrzymać odtwarzanie, a następnie 2 razy kliknąć na taśmie filmowej. W tym momencie, słuchajcie, nagranie jest ponownie odtwarzane, ale pojawiły się również suwaki, które umożliwiają przycięcie filmu na początku, jak i na końcu, w taki sposób, żeby na przykład uniknąć publikowania nagrania w momencie, gdy odchodziliście od komputery, zanim jeszcze zaczęliście taniec, albo podchodziliście do komputera, aby nagranie zatrzymać. Jeżeli przycięliście je w sposób odpowiedni, możecie podejrzeć za pomocą przycisku play jeszcze raz, czy faktycznie nagranie spełnia zarówno to, w którym miejscu chcielibyście rozpocząć, jak i zakończyć, a następnie potwierdzić nagranie za pomocą przycisku confirm. OK, potwierdziliśmy przycięcie, możemy jeszcze raz ostatecznie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i przejść do następnego kroku. W następnym kroku wpiszcie nazwę, pod jaką będzie wyświetlany wasz film, na przykład pełne imię i nazwisko. A następnie za pomocą przycisku Submit możecie opublikować swoje nagranie. Jeżeli chcecie zmienić zdjęcie początkowe, możecie na przykład wybrać Take Selfie. W tym momencie możecie uśmiechnąć się jeszcze raz do kamery, tak żebyście dobrze wyglądali. Nacisnąć przycisk robienia zdjęcia. Jeżeli wam się nie podoba, to można jeszcze raz spróbować. No to ja jeszcze raz to robię. I jeżeli nam zdjęcie odpowiada, możecie potwierdzić jego wybór. Po uzupełnieniu danych możemy wybrać przycisk Submit. Chwilkę trwa przekazanie wideo na stronę Flipgrid. I w momencie, kiedy skończy się sukcesem, odpowiedni napis zostanie wam wyświetlony. Po wybraniu przycisku Done powinniście zobaczyć, że wasz filmik jest w tej chwili już opublikowany
na stronie. Jeżeli natomiast chcecie opublikować film, który został wcześniej przygotowany i macie go już zamieszczonego na komputerze w postaci pliku, również wybieracie przycisk umożliwiający przesłanie swojego nagrania, ale zamiast wybierać opcję dotyczącą nagrywania na żywo, możecie wybrać opcję przesyłania pliku już gotowego. Wybieramy w tym celu Options, następnie Upload Clip. I tutaj możecie przeciągnąć swój film, bądź kliknąć i wybrać go ze standardowego okienka systemu operacyjnego. Ja w tej chwili odszukuję swój film, który chciałbym zamieścić. Jest to nagranie Taniec MP4. Wybieram je, klikam na otwórz. Chwilkę trwa załadowanie filmu. Mogę podejrzeć, w jaki sposób on wygląda. Podobnie jak w przypadku nagrań dokonywanych na żywo, możemy dwa razy kliknąć na linii czasu i przyciąć nasze nagranie zarówno z przodu, jak i z tyłu, tak żeby zawierało dokładnie te elementy, które chcielibyśmy opublikować. Kiedy wszystko jest gotowe, również potwierdzamy wybór naszego filmu. Jeszcze raz Next. I w dokładnie ten sam sposób opisujemy film, jak to miało miejsce przy nagraniu na żywo. Możemy w tym momencie wybrać Submit, żeby przesłać nasze nagranie z pliku na platformę Flipgrid. Po obejrzeniu napisu Success, wybraniu Done, będziemy widzieli nasz film przesłany na platformie. Do przesłania swojego nagrania możecie również wykorzystać na przykład telefon komórkowy. Przełączmy więc ekran na widok mojego telefonu. I słuchajcie, wystarczy, że macie na telefonie zainstalowaną aplikację Flipgrid. Uruchamiamy ją na smartfonie. I podobnie jak miało to miejsce w przypadku korzystania z komputera, musimy podać kod dostępu dla naszej strony konkursowej Dance Ma Sense. Wybieramy następnie przycisk Go. Wpisujemy naszą nazwę użytkownika otrzymaną od nauczyciela. Następnie przycisk Go powinniśmy wybrać na ekranie. Po chwili mamy już dostęp do strony Dance Ma Sense. Możemy wybrać temat, w którym chcielibyśmy opublikować nasz film, czyli kategorię konkursową. Powiedzmy, że ja wybiorę liceum Street Dance. W celu przesłania naszego nagrania wybieramy przycisk Add Response, czyli dodaj swoją odpowiedź. Możemy wykorzystać kamerę wbudowaną w naszym urządzeniu, w naszym smartfonie, a możemy również wybrać opcję i przesłać na przykład za pomocą opcji Upload nagranie wcześniej wykonane. No, ja spróbuję w takim razie przesłać nagranie wcześniej wykonane. Po jego wybraniu spośród wszystkich dostępnych nagrań wybieram przycisk Wybierz. Chwilkę trwa przesyłanie. Podobnie jak na komputerze mogę także przycinać nagranie z jednej i z drugiej strony, tak żeby obciąć te fragmenty, które są niepotrzebne. Na przykład zanim rozpocząłem taniec albo po jego zakończeniu wyłączałem już kamerę. Jeżeli wszystko jest w porządku, mogę wybrać przycisk Next. Podobnie jak miało to miejsce na komputerze, powinienem wypełnić imię i nazwisko, a następnie mogę już przesłać film za pomocą przycisku Submit. Po przesłaniu wyświetli się napis sukcesu i mogę powrócić do tematu, czyli tak naprawdę do kategorii, w której mój film został opublikowany i sprawdzić, odświeżając ekran, czy faktycznie film jest widoczny. U mnie już jest widoczne, a więc udało mi się nagranie przesłać. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę Wam powodzenia w konkursie.